Witajcie rodziska, z tej strony Rashiba. Jest to kolejny odcinek Zagrajmy w Metro 2033. I nie wiem czemu coś mówił, że gra będzie na okazałej sendy. I miejmy nadzieję, że naboi do strzelby to nam starczy, ponieważ zostało ich nam niewiele, a jak coś to mamy bognet. O, stary, nie musiałeś tak dać ognia. Ale przeszukajmy go sobie. A tylko trochę naboi. Ale zaszyć coś. Zaszyć trochę pestek, których za dużo nie mamy. Taka jest prawda. Z tego co widzę, to w ogóle zdychamy, jeżeli chodzi o ilość amunicji. A z tej strony co jest? Aha, z tej strony było to, gdzie mieliśmy iść. Po śmierci Pawła, ja opäť остался один. Ja должен był как-то добраться до черной... Bicie na alarm. Człowiek? No jak? Ładno, dawaj сюда, быстрее! What the hell happened? W tych tunelach człowieka nie często встретишь. Поговори-ка с капитаном. My тут, знаешь, по уши в навозе. Присоединяйся. Dobrze, gdzie jest kapitan? Ja nie znam, jakiego czerta ty сюда zabrался, parień. No, лишние бойцы nam nie pomieszają. Проход na stancję zapечатan, пока tam nie закончится эвакуация. Готовь się к бою. Możesz zabrać себе патроны, które leżą w schronie. Теперь ty один из нас. Nasz отряд zовется Дети Подземелья. Dobrze, gdzie masz tą amunicję? Друзья, мы должны продержаться еще несколько минут. Nie będę wrać. To będzie trudny bój. No, podumajcie o waszych семьях, które zostali na stacji. Każdy monstr, który прорwie się przez linię naszej obrony, popadnie прямо туда. Туда, gdzie wasze żony i dzieci. I on ich nie пощади. My nie имеем prawa проиграть этот бой. Piękna przemowa. Przyznam, że przemowa naprawdę świetna. Czujesz? Oni na podchodzie. Naładujmy sobie baterię. Coś może nam... Spokojnie, bez paniki. O shit. To są anomalie, to nie są puntanty chyba. Hell, co się stało? Jeżeli tak walczą cienie. Podjem! Wszystko w porządku! U nas потери! Чудесный день сегодня. Скучать nie приходится. Jeden stay. Dział, czort, проклятие! A co to było, to powiem szczerze, nie mam pojęcia. O, dobrze, to już jest bardziej znany odgłos. Nam koniec. No to jedziemy z tym koksem. No, przynajmniej gościu z jajem podchodzi i zaczyna śpiewać. A wiecie co, noktowizja tu przeszkadza bardziej niż pomaga. Teżka, zdecydowanie. Ładuj, ładuj RTM. Nie mamy całego dnia. Teraz jak dalej? Chyba spadł nam na głowę. Akurat tamten jeden. Ładuj. Ładuj. O. No, teraz.
собака. Недобрая амуниции мало. Уважай, коллега. Уважай. Nie ma co się oszukiwać, że jesteśmy martwi. Artiem! O, shit! Przyznam, że... To w tej grze lubię! Nie ma czegoś takiego jak stacjonarna walka. O, niedobrze. Jesteśmy martwi, jeżeli nas cokolwiek dotknie w tym momencie. No, może nie do... już wolę anomalię, jak mnie w plecy strzeli, niż mnie tym potworki zerżą. Pewnie nas tylko ogłuszyła, ale wszystkich. Razem z mutantami. Miły widok przed oczami. O Chryste. Zrobiła się nastała taka błoga cisza, prawda? Szabru, szabru. Wejście mamy. Слишком много мутантов прорвалось через нашу оборону. Нужно предупредить полис. Но я больше не боец, как видишь. Слушай, парень. Ты должен найти нашу радиостанцию. Установить связь с полисом. И поставить запись с сообщением об опасности. Вот она. Я готовился к этому. Удачи, братишка. No jasne, stary. Zrobi się, tylko te mi amunicji może. Aha, nie dasz jeszcze. Dobrze, no okej, nie umarł do końca, że tak to ujmijmy. Teraz tylko... Gdzie my mamy iść do tego polic? Tędy? Na barykady? O, skrzynka. Nie wiem, to są wojskowe perbetie. A tym jechać? Można? Chyba nie. Ale ze względu na to, że nie mamy dużo naboi do czegokolwiek, wolę mieć strzelbę pod ręką. Wiecie co, nie czuję się zbyt pewnie, przyznam tutaj. Zajmijmy noktowizor, będziemy chociaż więcej mieli pola widzenia. Dobranoc. O! Losie. Jeden. Idzie. O! Chodź. O. Dobrze, trzeba szukać amunicji. Au. O, wpytę. O, wpytę dużo tego. Walczmy z nimi, bo inaczej to naprawdę tego... O-o.
jeden nas ugryzie i testa właśnie. Jeden zaatakuje, drugi się cofnie. Miejmy nadzieję, że na te boczne skrzydła. Tak, one nie wchodzą. Strzelba. Chociaż dwa naboje. No, przyda się ten bagnet. Zobaczmy, co tu jest. Noże do rzucania, o. Trochę tego shitu się może przydać. Gdzie my w ogóle mamy iść? Musimy to wyczaić. W prawo. A, bo tu było przejście, którego nie zauważyłem. I wszystko jasne. Tu było coś większego z tego, co słyszałem. Fuck! Zdychnij! O Jezu, dużo, za dużo. Gdybym miał odpowiednie środki broni i amunicję, to bym tam walczył, ale tak to nie ma opcji. Płacz dziecka? Był płacz dziecka, czy ja źle słyszałem? Nie, no dobrze słyszałem. Nie случилось z mojej rodnej stacji to, że co произошло тут. Дядя, вставай, нас всех съедят. Пожалуйста, вставай. Проснись. Пойдём к маме. Ты говорил, что отведёшь меня к ней. Ну ты же обещал. Уходи, отстань от меня. Мама сказала мне не подходить к незнакомым. Вставай, дядя, тебе больно. Он не просыпается. Он умер, да? Умер. Как я теперь пойду домой? Ты отведёшь меня? Я тебя не знаю. Но если я останусь тут, меня съедят. Мамы детско под опеком. У тебя есть автомат? Ну ладно, тогда я с тобой пойду. Так и быть. А ты будешь из него стрелять по монстрам? Ну ладно, меня зовут Саша, а давай ты будешь стрелять, а я буду смотреть, чтоб сзади не напали. За мамой мне враз на плеце. Ну как же я оставлю тут дядю? Я к нему в гости пришел. Он меня хотел домой отвезти, но монстры напали, они на него как напрыгнут. Да. Он стал стрелять. Небольшой упырь его в шею укусил. Но мой дядя очень сильный, он его ножом убил. Ты не такой сильный, как дядя. Придется тебе помогать, а то нас всех съедят. Młody mi blask na plecy, czuję to po kamerze. Się kamera wiele wolniej obraca. To teraz już w ogóle będzie wesoło. Może do strzelby nie mamy, mamy do automatu tylko. No i dobrze, no co nam pozostaje? Trzeba iść do przodu. Ale jeżeli tutaj byli ludzie... Młody przeżył. To już się chciałem łudzić, że przynajmniej tu nie będzie. Nie, defensywnie. Chociaż. A i oczywiście wszystkie zwiały. Jak to mają w zwyczaju.
Boże. O Boże. No gdzie mam iść teraz dalej? Ha, chyba tędy, dobrze. Dwa nowe do strzelby, zawsze coś. Przyznam, że ze strzelbą czuję się wiele bezpieczniej w tej grze. Nie pytaj młody, co było. Mnie nie można drogać, no tam jest patrończyki w szkafu. Вот в этом. Я знаю про шкафы с патрончиками, потому что мой папа разведчик. Надо открывать те, на которых цифры. Dzięki młody, dzięki temu, że nam powiedziałeś o tej skrytce, to może przetrwamy. У меня тоже ружье есть. Оно в тайнике лежит. Я вырасту и достану. Но ты можешь взять пострелять. Przyznam, że nie nadążam czytać, co mu on... Aż to holender, mały. Uspokójmy to serce trochę. Вон он, еще один. Jeszcze jeden. Żeby tylko jeden, nie? O. No ekstra, ostatnie trzy naboje. No naprawdę? Myślałem, że można mieć to gdzie... Dużo do tego gówna tutaj biega. Dobrze. Mi się wydaje, że one się nie skończą, dopóki się nie przedostaniemy dalej. O! Gro, nie klatkuj mi w takich momentach. Fajnie, trzy naboje do kałasza. Jesteśmy ustawieni. Tam jest apteczka, ją widzę. Zobaczmy jak... Ha, noże rzucone działają na wszystko tak samo, czyli... Jeden rzut, jeden trup. No to w sumie może będziemy używali noży do rzucania. Oj, oj, smatry! Tam dyrka! Tu nie można granaty kidać. Mama сказала, że tu потолок фигово держится. Mama mówiła, tak? Że nie powinno się rzucać tu granatów, tak? Odsuń się. Odsuń się ode mnie. O, szku, nie lubię tego typu nic. O, młody jest dobry w sumie, mamy teraz taki... Kolego, co masz do zaoferowania mi? Dużo mamy pestek wojskowych, to jest dobrze, może sobie coś kupimy. Gdzie mamy iść? Mamy iść tam. Czyli idziemy zobaczyć, co jest tutaj. Że tymczasem weźmy znowu noże do rzucania. A to byłaby ta sama droga, no dobrze. A bo i nie.
Ja nie, bo tu byśmy musieli przejść tak, dobrze. Czyli znaleźliśmy trochę naboju. Może uchodzimy ze stacji? Kruto! Ja wcześniej nigdy w tuneli nie chodził. Mama сказала, tam straszne i dzieci propadają na zawsze. Mama сказала, jeśli dzieci uchodzą w tuneli, mutanty ich łowią i jedzą ich mózgi. I dzieci wtedy też stanowią się mutantami. Ale... I ganiają się za drugimi dziećmi. To prawda? Ale mu mama naciska kitu, tak samo jak w Polsce się dzieci straszyło nie tą czarną wołgą. Дядя не показывал одну картинку? Небо. Нет, небо. Это небо, да? Это как раскрашенный потолок. Ах, ту. Я буду знаменитым. А тут, а может, ты маш небо. Тут, может, ты маш небо, але... Przyznam, że szczerze mówiąc, to chciał dostać się do tego nieba. Znaczy, przeżyć, tak? Przeżyć. I dojść do nieba. Daleko już nie mamy. Kto wie, może się uda, jeżeli nam tu... jakieś papania mutanta nie wyskoczy. Думаешь, мы сможем попасть на небо? Tak, zaraz się uda mu. Я не хочу наверх к небу. Не урони меня. Tu musimy tą stroną iść. Сволочи, опустите меня. Мой Кашенька там остался. Мой брат пообещал привезти его назад. Почему? Мама! Дура такая! Мамочка! Это моя мама! Пошла. Пойдем, она меня ищет! Отпусти! Пусти Спасибо, меня Спасибо, брат! Ты даже не представляешь, как много значит этот мальчишка. Живой! Без его отца нам не прожить. А где Если дядя? Бы он потерял сына... Как ты сюда попал? Дядя умер, Его мам. Бы это убило. Меня этот и человек принес заодно. На плечах. Спасибо. Я ему помогал монстров убивать. Доброе, окей, але мы хотим сейчас видеть, что далее. Господи! Мам, я небо видел. Спасибо вам. Спасибо, вы моего сыночка спасли. Мне вам нечем отплатить. Возьмите хоть патроны. Так, наверное, возьму, а амуниция еще прида. В каждой лоси. 20 аж. Черная станция не так далеко отсюда. Беда в том, что туннель этот ведет не в ту сторону. Так что идти тебе придется поверху. Осторожнее. У нас тут объявились новые монстры. Фашистами называются. Они устроили себе укреппозицию в разрушенном здании прямо у выхода на поверхность. На площади есть подземный переход. Оттуда можно попасть на черную станцию. Ребята выпустят тебя наверх. Удачи тебе, охотник. Может, раз на сталкером звом. А ten gość jest bardzo podobny do... No, do wiecie kogo. Do Huntiera. Ja chciałem wiedzieć, czy gdzieś tu można na przykład dobić handlu czy coś. Ja maskę sobie wziął nową najchętniej, bo ta moja już jest popękana trochę. Tylko u nas. Lepszy kurs na amunicję. Ugadali czy podskazali? Dobrze, Tichar z celownikiem. Da wykidajcie swój musar. WSW z karabin z celownikiem, to byłoby fajne coś. Kałach z celownikiem też nas nie stać. No, ubojnik z bagnetem. Wykidajcie swój musar. Sam almaz. Nóż do rzucania granat, apteczka. Хозяйство пригодится. Возьмем себе купим один гранат. Значит, еду вам аптечка. А свой пистолетик? Иди детишкам отдай. Тихар с соловником. Ну, ничего больше не купим у него, ну. Зачем? Может, стан амуниции трохи улупним. Грот, не. Але до револьверу трохи набои. Trochę łusek do kałacha i do strzelby, gdyby coś nam wyskoczyło. Ale jak są Niemcy, proponuję uzbroić się w pistolet. Mużyki, do wy z uma zeszli. Dobra, otwórzcie mnie to! Otwórzcie mnie ta brama. Teraz jak to wyglądamy? O, wyglądamy bardzo dobrze, mamy dwa magazynki do tego. Oh yeah! Stalker wychodzi. Nie, no dobrze, coś mi mówi, że tu będzie ciekawie. Я снова поднимался наверх, в холодные и липкие объятия мертвой Москвы. У выхода из метро меня ждала фашистская засада. 10 фильтров мамы.
W sumie teraz sobie przypomniałem, także a może by się przydało. A może by się przydały filtry? No dobrze. Mamy nad głową Niemców. Przydałoby się ich jakoś obejść. Musimy się dostać w tamtą stronę. Żeby wejść, musimy dostać się tamtędy. Tylko, że niestety tu już nas goni czas. Ale oni nie mają kewlarowych hełmów. O, wpytę. Nie za dużo was tutaj zeszło? Z dwoma to ja się mogę ostrzeliwać, no ale nie z ośmioma. Tylko pytanie, czego oni tu szukają? I tak, давайте powtórzę. U nas jest 15 minut, nie больше, żeby odkryć termozatwór. Jeśli nie успеваем, odsuwamy na bazę. Я тут подумал, почему бы нам не взорвать его, а, господин офицер? Мы постараемся еще прекрасть между ними. Смотрите-ка, кто это у нас тут? Гермыслитель, а, он думает. А ты подумал, Швайн, что нам делать, когда эта жалкая станция будет нами захвачена? Как закрывать проход? Твоей дурной башкой? В общем, прекратить демагогию. Рейхсфюрер дал нам четкое задание. Захватить станцию бесшумно и быстро. Натюрлих! Потиху займ станцию, ну, добре. Только они все пройдут стонд там. Что мы же закраднем на их тылы. Ale to już niestety nie nasza wojna. Zresztą ci żołnierze, co byli tam na stacji, byli lepiej przyzbrojeni niż my, żeby takie działania robić. Tymczasem musimy zdjąć tego typa. I musimy, to musimy niestety. Dobrze. Starszy kolega miałeś przy sobie, nic więcej. Teraz gdzie mamy iść? Tędy. Przyznam, że ten odgłos... Teraz wzdłuż miasta, pewnie. Tam jest Niemiec? Nie. Niemiec. Jakby się tutaj dostać przez to okno. Kurczę, przez ten jego oddech to ja nie słyszę własnych myśli, powiem wam szczerze. Mamy iść tam. No dobrze, mamy iść tutaj, ale... Maska zaczyna nam jak diabli parować, zaczyna coraz mniej widzieć. Przepraszam cię, kolego. A. Надеюсь, это наши сменщики там идут. Я просто до смерти. И фильтр уже на исходе. Ты сейчас przypadek zadzwonię jeszcze w dzwony. Nie dajcie mu zbieżać! Mam rozbitą maskę i to zupełnie rozbitą maskę. I bardzo duży problem ze Stalkerem.
ponieważ zaalarmowaliśmy całą budę. Pieprzona chimera. Gdzie my się mamy udać w ogóle? Ooo! Że nie jestem najlepsze miejsce na odpoczynek. Au! Zabiłam chimera paskudna. Au! No dobrze, ale dzięki ludzie. Myślę, że w tym miejscu teraz zakończymy ten odcinek i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Hej!